Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Memoriał Kawalerski przyjechały różne środowiska kultywujące tradycje ułańskich pułków. Jest pierwszy pułk ułanów krechowieckich, jest piąty pułk strzelców konnych, jest 20 pułk ułanów, czyli Szwadron Podkarpacie. To jest fragment całego memoriału, ponieważ przez dwa dni, sobota, niedziela, były rozgrywane zawody skokowe, były jakby w trzech kategoriach, dla tych najmłodszych, dla bardziej zaawansowanych 80, no i dla tych, co coraz lepiej jeżdżą, przeszkody na wysokości metra były postawione. Dzisiaj jest dalszy etap jakby tego memoriału kawaleryjskiego w sensie propozycji dla kawalerzystów, bo również w sobotę odbył się cross, było strzelanie, to są dwa elementy, konkurs skoków to jest trzeci element i dzisiaj niedziela to jest, że tak powiem, już podsumowanie, czyli konkurs walki, szabla, lanca, te elementy składają się na łączną jakby klasyfikację. A na koniec memoriału, jak co roku, widowisko historyczne, tym razem pod takim tytułem "Munduru nie zdejmę, broni nie złożę". Już można powiedzieć, bo z pewnością będą przebitki z tego widowiska. Rzecz będzie o Henryku Dobrzańskim, legendarnym Hubalu, który na tej łące, będąc pacholęciem, przyjeżdżając do swoich wujostwa sroczyńskich, pobierał nauki jazdy konnej. Również odtworzymy dzisiaj taką scenkę, kiedy tutaj mały chłopiec gdzieś się próbuje uczyć. Także, no jak nie w Jaśle memoriał Hubala, dwa na łąkach hubalowych, trzy. No jest to jednak postać, która jest bardzo mocno utożsamiana z Jasłem. Stąd też już po raz czwarty, myślę, że na dobre, wrosła w krajobraz imprez społeczno-kulturalnych naszego miasta. Wzrosło to przedsięwzięcie, czyli te memoriały kawaleryjskie. Ale nie byłoby to możliwe, proszę Państwa, gdyby nie to, że znaleźliśmy ludzi dobrej woli, że jest doskonały klimat, że władze samorządowe miasta Jasła, które jest współorganizatorem przedsięwzięcia powiatu jasielskiego, wspierają nas. Gdyby nie to, że partnerem wydarzenia jest grupa Lotos i cała grupa firm nas wspierających, jak Apteka Rodzinna, czy sieci sklepów Spar, czy hurtownia Jach, byłoby nam trudno zorganizować, bo jest to naprawdę duży wysiłek. Wysiłek tylko przy zaangażowaniu wolontariuszy, czyli członków Szwadronu Podkarpacie. Dziękuję tutaj za wsparcie Straży Pożarnej w Hankówce, bo dużą pomoc nam udzielili, gdyby nie oni, to i woda, porządkowe kwestie i wszystkim służbom ze strony miasta zaangażowanym, bo to przedsięwzięcie, 45 koni obecnych na zawodach, tyle konkursów rozegranych, naprawdę dzieje się od soboty, a jeszcze to ten dar z niebios w postaci mocnego upału męczy i zawodników, i koni. Ale myślę, że damy radę i to widowisko również się nam uda zrealizować zgodnie z planem i zamierzeniem. Że nie oddamy Guzika, ale nie szło tego wygrać. Bolszewików 17 września spowodował, że dalsza walka stawała się wojska polskiego. Mieli być i oddział, część konnych, część pieporów. Thank you.